Dobry, moje kochane. Dla tych z Was, które mnie jeszcze nie znają, nazywam się Agata Korneluk i jestem instruktorką hipnoporodu, a także coachką dla mam oraz kobiet w ciąży, ale nie tylko. Dzisiaj porozmawiam na bardzo gorący temat z Sabiną Wolter, która jest coachką miłości, przyjemności, intymności. Także zostańcie z nami i posłuchajcie, co tutaj Wam zaproponujemy. Ja już... No i co? O, jest! Dzień dobry. Hej, kochana. Bardzo mi miło, świetnie, że możemy się zobaczyć i bardzo się cieszę z tego jakże przyjemnego zapowiedzenia, aż mi się przyjemnie zrobiło, także okej, okay, no tak, to... O tej przyjemności będziemy rozmawiać, dlatego mówię, gorący temat, więc dziewczyny, weźcie sobie coś chłodnego do picia, bo może... Specjalnie na tę okazję ubrałam moją specjalną Lunulę, ona ma taką tutaj joni na środku, uwielbiam ją po prostu. Piękna. Nie będziemy się bać. Ja też mam księżyc. Mega! Także tak, może, wiesz co, ja planowałam, żeby ten live był totalnie w żeńskiej energii, więc dlatego nawet nie planowałam, o co cię zapytam, ale jak wstałam rano, to pomyślałam sobie jedno podstawowe pytanie, albo takie właśnie stwierdzenie, bo ja obserwuję, że my kobiety nie chcemy sobie pozwolić na przyjemność, ale no, tak, nie tylko taką przyjemność właśnie fizyczną, tylko żadną. Tak. My tutaj będziemy mówiły o tej fizyczności i to będzie live bez tabu, dziewczyny, także nastawcie się na to. Natomiast powiedz mi, kochana, bo ty masz ogromne doświadczenie w pracy z kobietami, dlaczego my kobiety nie chcemy się otworzyć na otrzymywanie? Bo przecież to jest żeńska energia. I dlaczego my chcemy przyjmować tej przyjemności? Ja myślę, że tu jest kilka takich ciekawych aspektów, które trzeba rozważyć i to, co obserwuję w procesach z kobietami, z którymi pracuję i na moich grupach coachingowych, to są takie dwie rzeczy. Pierwsze to jakkolwiek, drogie panie, jak my chcemy być kobiece, chcemy, żeby było nam przyjemnie, rozkosznie i w ogóle fantastycznie i tak dalej, o tyle odrzucamy aspekt kobiecości, którym jest, uwaga, chaos. Kobiecość jest chaosem. I my chcemy przyjemnie, żeby było fajnie i w ogóle, ale cholera jasna, trzeba też pozwolić z drugiej strony na to, że to przyniesie zniszczenie przez moment, kompletną transformację, przewartościowanie, momenty załamania, zniszczenia, kompletnego zniszczenia ego, bo de facto tym jest cielesność, tym są relacje. Położeniem siebie na ołtarzu tego, po to, żeby właśnie spłonąć i wyjść z tego nową, jak feniks z popiołów. To jest bardzo ciekawe właśnie, że my, jasne, z takiej przyjemnej, akceptowalnej przez kulturę strony, to my chcemy być kobiece właśnie, żebyśmy miały ładne ciała, żebyśmy były ponętne, atrakcyjne, żebyśmy były chciane, pożądane i w ogóle, ale aspektem kobiecości jest chaos. I to w chaosie, uwaga, rodzi się szansa. W chaosie jest niespodzianka. W chaosie jest zmiana. W chaosie jest właśnie to niebezpieczeństwo, ale jest też właśnie obietnica czegoś nowego. I my odrzucając tę właśnie to ryzyko, zamykamy się właśnie na przyjemność. Jest takie piękne powiedzenie Rhonda Byrne i ona mówi, do takiego stopnia, jak potrafisz płakać, do takiego stopnia się śmiejesz. I przyjemność jest czymś takim, co przyjmujemy w momencie, kiedy potrafimy też powiedzieć sobie, jestem bezbronna, nie mam kontroli, nie umiem, nie potrafię, czuję się głupia, nie wiem, czego chcę, wiem, że czegoś chcę, nie wiem, czego chcę. I to jest moment, w którym możemy być tylko i wyłącznie odpowiedzialne za siebie właśnie, za ten swój wewnętrzny chaos. I jest nam trudno przyjąć dla samej siebie jakąś przyjemność, dać sobie coś przyjemnego i dobrego, kiedy wiemy, że to przyjemne i to dobre idzie zawsze z jakąś ceną, którą trzeba trochę zapłacić. I odpuszczaniem po prostu kontroli, bo nas nauczyli właśnie kontrolować całą rzeczywistość. Męża, tak, dzieci, jeśli jeszcze nie mamy dzieci, to przynajmniej psa, tak, i wszystko. Nam się wydaje, że przeciwieństwem chaosu jest właśnie kontrola i porządek. Nie. Przeciwieństwem chaosu jest harmonia.
Miejscem chaosu jest przyzwolenie na to, że jest i chujowo, i dobrze. Że jestem i bez kontroli, i jednocześnie totalnie zespojona ze sobą. To jest, jeżeli po prostu, i bardzo często kobiety, tak jak je słucham, one mówią takie ciekawe zdania i może te, które z nas, które to słuchają teraz, bo z jednej strony ja chcę tego, z drugiej strony to jest tak, z innej strony to jest to, z innej jeszcze tamto. My sobie wymyślamy masę i ciągle stawiamy ten spójnik ale między zdaniami, a powinnyśmy robić i to bardzo zmienia nastawienie. Tak, jestem w żałobie i mam ochotę na seks. Tak, mam problemy jakieś ze swoim ciałem, bo ono niespecjalnie mi się podoba i jednocześnie je akceptuję, bo ono ma w sobie jakąś wartość. I takim drugim ciekawym aspektem... To przecież nie wyklucza, tak? To się zawiera. Właśnie, tak, wiesz, czuję, jak ty to mówisz, ja w ogóle cały czas mam taki... Bo to jest temat, który mnie totalnie fascynuje, ale że my możemy mieć wszystko, że my chcemy sobie wziąć albo jedno, albo drugie, a my możemy mieć wszystko, jedno i drugie. Możemy mieć właśnie, tak jak powiedziałaś, problem ze swoim ciałem, a jednocześnie go akceptować. Tak jest. Dokładnie. Mi na przykład nie podoba się to, że obecnie mam małą kontuzję w lewej kostce, a jednocześnie kocham tę moją kostkę i otaczam ją miłością. I ja wiem, że ja z tego sobie wyjdę i może mnie wkurza, że mam ograniczoną mobilność na ten moment i nie mogę sobie iść pobiegać, jak normalnie bym to zrobiła, ale do jasnej cholery, jest jeszcze yoga, jest jeszcze pływanie, są jeszcze jakieś inne aktywności, jest seks, także hello! Czemu miałabym się fiksować na tym właśnie jednym aspekcie, który mi nie gra, gdzie jest jeszcze masa innych, których odmawiam zaakceptowania i zauważenia? A czemu właśnie nie zamienić właśnie tego ale na i, które byłoby tak bardzo wzbogacające? I to, co chciałabym jeszcze może dopowiedzieć, bo jest drugi aspekt, który często obserwuję u kobietach, szczególnie na tych hipnotycznych procesach, takich bardzo głębokich. Nie przyjmujemy, bo jakkolwiek to zabrzmi, jesteśmy w energii i w emocjach lojalne wobec tych, którzy się złożyli na nas, a którzy nie mieli. Ja wiem, że to brzmi może tak, no tak trochę... No tak, mama byłaś nieszczęśliwa, więc ja tak, nie mogę tak być szczęśliwsza, tak, bo jakby uhonorowując twój ból, też będę go czuła, tak? No. Też doniosę, a jeżeli zrezygnuję z twojego bólu, jeżeli odwrócę się od tego całego cierpienia, które niosły wszystkie te kobiety, które złożyły się dziś na mnie, to ja je zdradzam. I to jest takie coś, co formujemy jeszcze naprawdę bardzo szybko, jak jesteśmy małymi dziećmi, a de facto już w momencie, kiedy nasi rodzice w ogóle myślą o tym, że będą mieć dzieci, już wtedy to się zaczyna trochę dziać. I to, co jest bardzo takie interesujące i bardzo mnie fascynuje, to to, że my nawet nie wiemy tak naprawdę, ile tego nosimy. Ale jeżeli nie potrafimy przyjąć jakiejś przyjemności, pozwolić sobie w ogóle na przyjęcie przyjemności, otworzyć się na przyjemność, to może warto się zastanowić, na jaki ból też jestem zamknięta, jaki ból próbuje we mnie wybrzmieć, a ja nie daję sobie na to pozwolenia, bo jeżeli ten ból wybrzmieje we mnie i on się, że tak powiem, już wypali, to wtedy rzeczywiście robi się miejsce na przyjemność. Jeśli sobie wtedy na to faktycznie w pełni pozwolę i zaakceptuję, że ta przyjemność jest częścią tego życia, które prowadzę. Więc no, powiem ci, to jest, że to jest słucham to. I ja wiem, że my cały czas rozmawiamy o seksie, ale cały czas do mnie dociera właśnie, że to jest tak samo jak w porodzie. To jest tak samo jak w porodzie. Ja się zajmuję prowadzeniem kobiet do porodu i to jest dokładnie to samo. Pozwól sobie na chaos, odpuść kontrolę, możesz otworzyć się na przyjemność, a wtedy, a jak właśnie, że poród nie musi być bolesny, jak się otworzysz na to, tak? Więc to jest w ogóle seks i poród, moim zdaniem, to powinien być jeden taki temat, który jest nierozerwalny, a my znowu bardzo często odcinamy to totalnie. Tak, dokładnie. Dokładnie. Właśnie to jest ta sama droga. Właśnie. I powiem coś, co w ogóle jest też może taką kontrą do bardzo popularnego myślenia, bo znowu kultura narzuca pewnego rodzaju schemat i wzór, że seks to zawsze ma być przyjemny. I chciałabym być źle zrozumiana w tym momencie. Tak, seks
w ogóle to jest przyjemne i ma być przyjemne, bycie w ciele ma być przyjemne, ale tam jest też miejsce na jakiegoś rodzaju ból. I ja nie mówię w tym momencie, że macie boleć w czasie seksu, to nie. Ale seks jest takim dosłownie właśnie ołtarzem, na którym właśnie się kładziemy i gdzie możemy rzeczywiście transformować to, co mamy. Całą naszą dotychczasową osobowość. Wszelkie nasze lęki, wszelkie wstydy, poczucie winy, gdzie jestem nie taka, albo za bardzo, albo jakaś nie dość, albo gdzieś niechciana, nieakceptowana, czy cokolwiek takiego, to trzeba położyć na ołtarzu seksu i wtedy on jest naprawdę autentyczny. Jeżeli tego nie robimy, to to jest performance. I on może być przyjemny, bo daje dużo poczucia adrenaliny, bo jest w tym jakiś rausz ciekawy. Przypomina to trochę taki amfetaminowy, kokainowy rausz. Jako miałam problemy z narkotykami kiedyś i wiem, jakie to jest. I seks był podobny wtedy. Seks był podobny, to był po prostu chemseks, to był rausz. I on dawał poczucie adrenaliny. I to jest w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, najbardziej właśnie wyrazisty przejaw dzikiego seksu. Jak się myśli o czymś takim, dziki, bez kontroli, właśnie taki bardzo wolny, taki naprawdę swobodny i w ogóle spontaniczny, to mamy taki obraz mniej więcej właśnie. Znowu, tu się kłania i pornografia, i Hollywood, ale no... Natura jest inna. Natura jest inna. I często prowadząc właśnie kobiety w moich procesach, albo prowadząc pary nawet, to radzę im, że owszem, zostawcie za drzwiami sypialni jakieś swoje zmartwienia i w ogóle, tam przegadajcie to wszystko, ale jak idziecie do sypialni, idziecie do łóżka, to weźcie te emocje ze sobą. One nie mogą po prostu być gdzieś daleko, bo nie będziecie wtedy autentyczni ze sobą. Ja również to robię, jak czuję się wściekła, zawiedziona, nie wiem, sfrustrowana, cokolwiek takiego. Ja o tym po pierwsze mówię, daję to sobie odczuć, a potem jakkolwiek duży dyskomfort i ból czuję. I o taki ból właśnie mi chodzi teraz, gdy o tym mówię teraz, już wracając do meritum. Czyli nie takiego końca fizyczny, tylko tak, taki po prostu wewnętrzny. To jest bardziej takie cielesne, takie bardziej, takie głęboko energetyczne. I gdzie ten sygnał bólowy się we mnie pojawia, ja wtedy po prostu po pierwsze mówię o tym mojemu mężowi, że ja mam coś takiego i nawet nie wiem, co to jest. I mnie boli. I wydaje mi się, że to jest smutek, wydaje mi się, że to jest jakiś żal. I pozwalam sobie na to, żeby to dosłownie wykochać. Dosłownie wykochać. Ja uwielbiam to, że mogę po prostu... pozwolić sobie na to właśnie, że mówię do mojego męża, pozwól mi być tą osobą, która teraz będzie to transformowała dzięki temu, że nasze ciała się połączą. I jeżeli go nie ma obok, to robię to sama ze sobą, z moim własnym ciałem. I jest wtedy we mnie mój wewnętrzny mężczyzna, moja wewnętrzna kobiecość, to wszystko się pięknie po prostu pływa i zmienia. Te same energie potem ja mogę z radością projektować na mojego męża, co czy nie. On jest też szczęśliwy, ale ten element bólu właśnie, co jest bardzo niepopularnym stwierdzeniem, tak, że seks ma być zawsze przyjemny. Nie, właśnie im bardziej jesteśmy autentyczne, im bardziej jesteśmy otwarte i pozwalamy sobie być bezbronne, głupiutkie, niewiedzące, im bardziej pozwolimy sobie wtedy właśnie poddać się temu, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu i nigdy nie będziemy miały wpływu. Emocje są większe od nas i zawsze będą większe od nas. My możemy nauczyć się tylko na nich wpływać. I w seksie jak nigdzie. I w porodach, jak nigdzie, czuć to najbardziej. Bardzo. Tam nie ma kontroli. Sorry, ale nie ogarnia się jeśli tego jeśli tam jest kontrola, to się kończy albo interwencją medyczną, albo tak. Cesarką. To jest po prostu, nie da rady inaczej. Zgadza się. I tak jak w porodach, tak i w seksie. Im bardziej unika się właśnie konfrontacji z tym takim bólem, który i tak będzie, tym bardziej skazujemy się na cierpienie. Tak. Tak, a właśnie unikanie bólu tworzy cierpienie, przecież. Właśnie tak. Wow. No, powiem Ci, że to poruszyłyśmy bardzo, bardzo, bardzo mocny temat. Natomiast ja jeszcze myślałam o tym, żeby zapytać Ciebie właśnie, jak w takim razie właśnie starać się o dziecko, bo ja, wiesz, rozmawiałyśmy, jak mniej więcej może wyglądać nasz live, ale ja mam właśnie takie nieodparte wrażenie, zresztą z własnego doświadczenia, że staranie się o dziecko łączyły się z tym, że w jednej ręce był test owulacyjny, w drugiej ręce był kalendarzyk, no i czekaj tutaj już teraz, bo już jutro to będzie za późno.
Ja bardzo mocno czuję, że to jest takie właśnie staranie się w bardzo męskiej energii i wtedy bardzo ciężko w ogóle zajść w ciążę. A jak już dochodzi do tego seksu, to my zamiast uprawiać seks, robimy obiad, zakupy, myślimy o tym, co jutro mamy zrobić w pracy. Jak się, chciałam powiedzieć, nawrócić, tak? No bo to w sumie to jest takie, jak się nawrócić do tego przeżywania tego seksu tutaj, a nie właśnie ciałem jestem z moim mężczyzną, a mój umysł jest gdzieś daleko. Tak, będę się zastanawiam, będzie zapłodnienie czy nie będzie, będę musiała leżeć z nogami do góry czy nie i w ogóle. Dokładnie. Jak to... Dziękuję Ci za to pytanie. Dziękuję Ci za to pytanie, naprawdę, już jestem podekscytowana na odpowiedź. Dzisiejsza nauka jakby odpowiada na rzeczy, które już w starożytności były nazywane. Już w starożytności kojarzono, że zarówno esencja męska, jak i kobieca musi się płynnie ze sobą połączyć po to, żeby powstało nowe życie. I wiemy już na przykład z wielu badań, że gdy kobieta jest naprawdę mocno pobudzona, bardzo rozluźniona, gdy i to najczęściej się dzieje w momencie, kiedy już jest po kilku orgazmach. A co najmniej takim pierwszym łechtaczkowym, takim pierwszym naprawdę rozbudzającym. Co też mistrz Mantak Chia, głęboki taoista, podkreśla, że kobieta powinna uruchomić wszystkie swoje rzeki, a mężczyzna jest od tego, żeby upewnić się, że, i tu używam metafory, łódki nie spuszcza się na suche dno. I od tego jest orgazm łechtaczkowy. Ona ma zacząć płynąć pierwsza jej rzeka. A drugim orgazmem, do którego mistrz zachęca, to jest orgazm, bądź chociażby wytrysk z punktu G. I uwaga, naukowcy już też odkryli, że wytrysk z punktu G, w ogóle dobre nawilżenie i orgazmy łechtaczkowe powodują, że wyściółka w waginie robi się naprawdę, naprawdę, po pierwsze nabrzmiała, po drugie dobrze ukrwiona i odżywiona, po trzecie niezwykle wilgotna. I ta wilgoć pomaga plemnikom dojść do tego jajeczka. Okay. Nie ma nic gorszego niż ta presja, że zapłodnienie, bo to de facto potem zamyka ludzi na po pierwsze przyjemność, a po drugie właśnie na zapłodnienie. I najgorszą strategią jest, dobra, dajmy trochę lubrykantu. Nie, nie i jeszcze raz nie. Jeżeli twoje ciało nie jest rozgrzane, nie jest gotujące, nie wierzę, że chciałoby po prostu przyjąć do siebie mężczyznę, to tego nie rób. Lubrykanty jakkolwiek to jest fajna zabawa, szczególnie w odniesieniu do seksu analnego, gdzie anusy nie są nabliżane tak jak płochwa, to no jednak one nie powinny być potrzebne poza właśnie masażami albo seksem analnym, więc to tyle. A jeśli wracając właśnie do twojego pytania, to naukowcy już też zbadali kobiecy ejakulat i zauważają, że jest to płyn bogaty w te same białka jak ejakulat męski. Te same grupy białek. I strefa G, bo to jest krzywdzące nazywać punktem, strefa G jest jak gdyby taką wewnętrzną odsłoną tego czegoś, co mężczyźni mają na zewnątrz. To jest jak penis w środku. Odpowiednia stymulacja punktu G, odpowiednia stymulacja tego i taka naprawdę dać sobie czas na to, po orgazmie łechtaczkowym najlepiej i wtedy spróbować właśnie się dobrze pobudzić. I jeśli tego wytrysku nie ma, to jest też okej. Ale zapewniam, że on w środku się zaczyna pojawiać. Już zaczyna coś cyrkulować w środku w energii. I te płyny wszystkie, które wydziela kobiece ciało, ten cud właśnie tych płynów, one torują drogę do plemników. I to, co jest jeszcze bardzo piękne, i taoiści nazywają to takim głębokim połączeniem między sercem a seksem kobiety, to są orgazmy maciczne, to są orgazmy płynące z szyjki macicy. I grzana kobieta, która miała już właśnie rozkosz łechtaczkową albo i ze strefy G, wtedy jest już naprawdę głęboko rozgrzana, jest gotowa na to, żeby przyjąć właśnie mężczyznę naprawdę głęboko, a orgazm i najlepiej właśnie równoczesny, gdzie on dochodzi dosłownie tak na kilka sekund przed nią i ona zaczyna mieć orgazm pochodzący typowo z szyjki macicy. Ruchy szyjki macicy powodują zasysanie nasienia do środka, przesuwanie go dalej i całe to nawilżenie, które również wprowadza się we wnętrze macicy, tylko powoduje jednocześnie, że plemniki czują się jak po prostu w basenie. Ale teraz mi pytanie, czy tego się da nauczyć? Oczywiście, że tak, jeżeli mamy ciało, to mamy możliwość.
Bo wiesz, zaraz sobie myślę, bo też jak rozmawiam z różnymi kobietami, to bardzo często jest, ja zresztą też, to jest dla mnie też, dla mnie osobiście takie wyzwanie, że orgazm łechtaczkowy, no raczej prosty samodzielnie bądź z partnerem, ale już te pozostałe, to już jest tak, że no różnie z tym bywa i myślisz, że jestem pewna, tylko no, chcę zadać pytanie, myślisz, że to jest właśnie do osiągnięcia dla każdej kobiety, nawet takiej, która nigdy właśnie nie miała orgazmu tak. Z tego strefy pieczy? Tak. Jestem tego pewna. Mój pierwszy orgazm łechtaczkowy to miałam około 20 lat. Bo ja nie wiedziałam, że jak to robić. A raczej, jeśli miałabym być naprawdę totalnie szczera, to zapomniałam, jak to robić, bo jak byłam dzieckiem, to robiłam, tylko zapomniałam. Potem w wyniku tam wychowania i w ogóle to się totalnie oddzieliłam od mojego ciała. Dopiero po 20, gdzie ja już dawno byłam po jakimś tam, nie wiem, oglądaniu jakiegoś porno, się zastanawiałam, co im takie przyjemne, o co tam chodzi w ogóle. I czytałam o tym, zastanawiałam się, jak to robić i próbowałam i się strasznie frustrowałam, bo mi to nie wychodziło. Kompletnie mi nie wychodziło. Pamiętam, że parę miesięcy próbowałam i mi to nie wychodziło. I miałam też wtedy partnera seksualnego i też mi to nie wychodziło. I było mi głupio. I jemu było głupio. I nawet doszłam do wniosku, co wiele kobiet ma ten wniosek, może ja po prostu nie jestem jedną z tych. No właśnie. Ale prawda jest taka, prawda jest taka, prawda jest zupełnie inna. Może na razie nie przeżywam tych orgazmów, ale to nie znaczy, że ja jestem jakaś wybrakowana i one nie są dla mnie. To tylko znaczy, że jestem, uwaga, i bardzo zachęcam do zapożyczenia sobie tego hasła. Preorgazmiczna. Preorgazmiczna, po prostu. Ostatnio właśnie przepraszam, bo chcesz dokończyć, to dokończ, bo mam jeszcze taką refleksję. Nie, pamiętam właśnie, jak długo dochodziłam do tego, żeby jakby nauczyć się własnej łechtaczki, po prostu. I kiedy doszłam do pierwszego tego orgazmu, przysięgam, nigdy później tego w życiu nie powtórzyłam, ale doszłam do 19 pod rząd. Nigdy w życiu tego później nie doświadczyłam, po prostu. Zdarzały mi się takie do 10, powiedzmy, ale nigdy po prostu później nie miałam 19 orgazmów pod rząd. I to było niesamowite. I to było całe moje życie po prostu skumulowane w tym punkcie, także to było piękne. Później, no i to trwało latami we mnie, bo to były lata odwijania uwarunkowań, wstydu, uczenia się swobody, uczenia przyjmowania, oddania moim przodkom to, co ich, nie dźwigania lojalnie tego, co było takie obciążające. Ja nie chcę się chwalić łańcuchami, które noszę. Ja chcę się chwalić tą potęgą, którą mam i lekkością, którą w sobie wzbudzam. To jest wyraz potęgi. I to samo przenosiłam właśnie na mój seks, na moje akty samomiłości, na to, jak potem zapraszałam mojego partnera do tego, żeby mi towarzyszył w tym, uczyłam go tego. I to trwało w mnie. To jest też jedno z moich pytań, wiesz, które mi się nasuwało. Właśnie jak rozmawiać też z mężczyzną, jak go zachęcić do tego, żeby to wyglądało właśnie tak trochę inaczej niż to jest na przykład na pornosach. Albo, no bo też mężczyźni bardzo mam takie odczucie duże, że no oni właśnie no uczą się jednak na tym, co widzą na filmach. I tak. Często... Ale my też. Proszę? Ale my też. No my nie wiemy, jak to nas zaprogramowało. No właśnie. I tutaj to jest właśnie to, że jak zacząć rozmawiać z mężczyzną, bo tak słyszę te pytania w głowach naszych odbiorczyń, naszych słuchaczek. Właśnie jak rozmawiać z tym mężczyzną, gdzie jeszcze we mnie jest trochę wstydu o tym, że w ogóle ja chcę dojść do przyjemności takiej prawdziwej, takiej gorącej, takiej dzikiej. Aha, już chciałabym sobie na to pozwolić i już nawet może próbowałam sama, ale no jak zaprosić do tego mojego mężczyznę? O, dziękuję Ci za to pytanie. Ja może powiem tak. Pornografia sama w sobie jest takim wizualnym, bo to jest wizualny taki, to jest takie wizualne przedstawienie, to jest tylko obraz największej fantazji męskiej. Cokolwiek zrobię, ona po prostu wpływa z rozkoszy. Ona mnie bezwarunkowo przyjmuje. Jakimkolwiek ja jestem, cokolwiek ja zrobię, czegokolwiek nie dotknę, ona po prostu się rozpływa. Czy to jest złe? Nie, to jest wspaniałe. I mało tego. I to jest taka jasna strona pornografii. Ona właśnie pokazuje to coś, czego mężczyźni bardzo pragną, a jasną stroną ich pragnień jest to, że oni chcą służyć kobiecie. I oni chcą im służyć.
Tak. I teraz odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, jak im to powiedzieć? Ja powiem tak, A. wprost. Wprost. Po prostu. I ja wiem, że to może wydawać się bardzo takie, że to może wydawać się dużym wyzwaniem. I de facto jest, do momentu, kiedy zaczyna się o tym mówić. Dla mnie to było też dużym wyzwaniem. Więc jeżeli komukolwiek to pomoże, ja najpierw pisałam na przykład maila do mojego partnera, albo SMS-a, albo próbowałam go jakoś naprowadzić. Zobacz, tu jest taka scena, albo tu jest taka książka, i tu jest taki opis. I ja bym chciała nawiązać do tego, i tu zaczynałam mówić. I nie mówiłam, nie pokazywałam sceny albo samego opisu, bo on się nie domyśli, o co mi chodzi. On się nie No domyśli, właśnie. o co mi chodzi. To jest właśnie to. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby rozpocząć ten inicjacyjny dialog, bo to my inicjujemy. My kobiety inicjujemy, my zapraszamy, my inspirujemy. I to od nas często zależy, od nas i naszej postawy, czy my, będąc w swojej kobiecości, pozwolimy mężczyznom być mężczyznami, czy my sobie pozwolimy być kobietami, a im mężczyznami. I czy my, zapraszając ich do tego, pozwolimy im się wywiązać. A potem też docenimy ich, bo I też w docenimy sumie. właśnie za to. To jest bardzo ważne, bo oni naprawdę chcą. Oni naprawdę chcą. Ja mówię teraz naprawdę o mężczyznach, którzy są wartościowi, zdolni do autorefleksji, którzy kochają swoje partnerki. Ja absolutnie tego, co mówię, nie adresuję teraz do relacji, w których jest jakakolwiek rodzaj toksyny. Bo jeżeli coś takiego, co teraz mówię, trafi w taką relację, to zrobi dużo szkody. Ale jeżeli ta relacja jest oparta naprawdę na zrozumieniu, na komunikacji, gdzie jest zdolność do autorefleksji, do przyjmowania nowych zobowiązań na rzecz tej relacji, dlatego żeby oboje ludzie z niej czerpali, byli szczęśliwi, to absolutnie to jest właśnie, to jest kierowane właśnie do takich osób, w takich relacjach. Jak kobieta może to zrobić? Powiem, jak ja to robiłam, jak polecam moim klientkom, które prowadzę w moich procesach. Kochanie, jest coś, co chciałabym zrobić, bo czegoś się może nauczyłam, albo czegoś się właśnie uczę i chciałabym, żebyś ty też w tym był. Chciałabym, żebyś ty też w tym uczestniczył. Co ty na to? Gwarantuję, że on będzie więcej niż chętny. Znaczy ja już, jak ty to mówisz, to ja już, jak ten mój wewnętrzny mężczyzna jest taki, dobra, już Ja lubię wyglądać na naszych mężczyzn i w kobietach, i w mężczyznach. dokładnie. Ale bez kitu, naprawdę. To jest coś bardzo pięknego, kiedy my stajemy się trochę bardziej świadome swojego ciała, albo chcemy stać się trochę bardziej świadome swojego ciała poprzez właśnie relacje z naszym mężczyzną. I wtedy naprawdę wystarczy po prostu być ze sobą szczerą, być autentyczną i, no, jakkolwiek to zabrzmi, zdobyć się na tę odrobinę odwagi. A odwaga bierze się z bezbronności. Znowu, to jest bardzo mocno powiązane ze sobą. O, Odwaga to nie ciekawe. jest postawa, że się nie boję. Rozwiniesz to, bo to mnie zaciekawiło właśnie, że A, odwaga bez bezbronności, bo zawsze odwaga to mi się kojarzyła z takim męstwem, takim, wiesz, a tutaj bezbronność? okej. Tak, to w ogóle prawda. Odwaga jest mega kobieca. Okej. Rozwiń ten Najbardziej, temat tak, proszę. najbardziej odważni mężczyźni w najbardziej męskiej energii przejawiają najwięcej kobiecej energii wtedy. Oni są mega bezbronni. Mega bezbronni. Oni są wyeksponowani. Nie mają kontroli nad procesem, nad jego wynikiem, nad tym, jak będą oceniani. Nie mają żadnej kontroli, nad niczym. Zero wpływu. Zero, kompletnie. I bezbronność jest taką właśnie postawą, gdzie pozwalamy sobie na to, żeby właśnie nie mieć kontroli, nie mieć wpływu, ale robimy wszystko, co możemy z tym, co mamy i bardzo uczciwie w tym momencie oddajemy sobie, zrobiłam to, co mogłam, tak jak potrafiłam, z tym, co miałam. Nie wiedząc, jak to się skończy, nie wiedząc, jak to przepłynie, nie wiedząc i nie mając kompletnie właśnie wpływu na to, co się dzieje, ale wybieram właśnie to. I Taki jesteśmy skok na chronieni przed głęboką bezpieczeństwem. wodę, my nie wiemy, gdzie jest dno. Nie, absolutnie. I bezbronność jest taką bardzo, bardzo bolesną postawą, bo nikt nie chce być taki wyeksponowany, jawiący się jako głupi albo niekompetentny, a bezbronność trochę się z tym łączy. A chronimy się przed bezbronnością poprzez wstyd. Wstyd zamyka. Wstyd każe nam się właśnie wycofać. Nie? Ja się boję tego za bardzo trochę, nie? Wstyd każe nam się wycofać. I to jest to coś, co, no, niszczy intymność ludzi. Ich samych z ich ciałami, ich z ich partnerami czy partnerkami. Wstyd zamyka na płynny poród. Tak. Wstyd zamyka na przyjęcie dziecka do swojego ciała. Wstyd zamyka na
na bardzo wiele rzeczy. Wstyd teoretycznie To jest. jest najniższa w ogóle ta wibracja, tak? To jest najniższe, co tylko możemy Oddziela mieć po kompletnie. prostu. Po prostu jestem ja kontra reszta świata. Wstyd jest naprawdę bardzo przykrą emocją. On ma jasną stronę, on ma jasną stronę. No, nawołuje do jakiejś autorefleksji, takiej, ej, gdzie ty się kończysz, a inni zaczynają, może trzeba to trochę uregulować. To jest dobra, dobra strona wstydu, ale ona nie jest dobra, kiedy chroni przed bezbronnością. A potrzebujemy być bezbronne, potrzebujemy pozwalać sobie na to, że jesteśmy bezbronne i że głupio wtedy wyglądamy, i że nie potrafimy się wysłowić do końca, że nie umiemy do końca tego nazwać. I serio, ja mogę brzmieć odważnie, kiedy mówię o tym, jak powiedzieć facetowi, jak go zaprosić do łóżka, ale w momencie, kiedy ja to robię do mojego męża, gwarantuję ci, bo gwarantuję wam wszystkim, ja się czuję jak debilka. Naprawdę, czuję się idiotycznie. Wolałabym tego nie robić. Wolałabym, a może jednak obejrzymy sobie Netflixa. To też, ja też wydaje mi się, że to jest taki lęk też przed odrzuceniem, a co jeśli on powie, nie, kochanie, nie tym razem, tak? No bo też tak. Mówmy się, mężczyźni też nie zawsze mają ochotę na seks. Dokładnie, dokładnie. I mężczyzna zawsze też może powiedzieć nie, to jest dość istotne. No też mi teraz przychodzi, no ale nie wypada w ogóle kobiecie przecież, nie wiem, takie wiesz, rodowe... To jest takie coś, z czym faceci się z kolei mierzą, bo ja też pracuję z mężczyznami i oni na przykład bardzo, bardzo ich boli, że bo ona chce i ja wtedy muszę. Tam nie ma tego dialogu właśnie, to jest ta przykra strona, ale właśnie jest to takie przekonanie, kobiecie się nie odmawia. No ale znowu, dojrzała kobiecość przyjmie, nie? Mój mąż mi odmawia czasami. I to jest okej. Okay. Ja nie zawsze go zapraszam jakby do mnie, do intymności ze mną. Czasami jak ja mam ochotę i go zapraszam, mówię, może chodźmy do łóżka i w ogóle jestem bardzo rozgrzana i tak dalej. A on mówi, wiesz co, miałem naprawdę ciężki dzień. Chciałbym, ale to nie było. Czasem on wejdzie i okazuje się, że jednak miał dużo energii. Ale czasem naprawdę widzę, że on nie chce. I ja wtedy mu po prostu daję tę zgodę na to i mówię, wiesz co, ja będę sama ze sobą. Gdybyś chciał dołączyć, jesteś mile widziany. Po prostu. I to też nie jest coś, z czym się urodziłam, wytworzyłam to sobie, okej? Okay? To nie było proste. No od czego zacząć? Od czego zacząć? Od takiego właśnie, bo jak ja to widzę, to jak ja sobie to wyobrażam, jak ja też, ja zaczynałam dosyć niedawno w ogóle kontakt ze swoim ciałem, ze swoją sensualnością, ale też tą seksualnością, to u mnie to było tak, że ja po prostu zaczynałam ze sobą być, ale tak na razie nic jakby nie robiąc, jakby tylko oddychając, tylko być, tylko być. Potem zaczynałam właśnie czuć swoje ciało, dotykać swojego ciała i ja to tak zaczynałam. Czy ty radzisz na przykład swoim klientkom jakoś inaczej, czy właśnie od czego zacząć? Jeśli ja jestem Miałaś piękny start, bardzo, coś bardzo podobnego doradzam moim klientkom. Znajdź swój własny rytuał na początek. Twój własny rytuał i nikt nie może ci tego po prostu ruszyć. I dosłownie wyznacz to sobie miejsce w kalendarzu na to, jeżeli masz dzieci, rodzinę, uprzeć ich, to jest mój moment i wara po prostu mi to ruszać. I uwaga, jak ustawisz granicę, to kto jej trzyma? Ty, nie? Ja mogę jeszcze o tych granicach powiedzieć, bo wczoraj właśnie z moimi koleżankami takimi, no tak się wspieramy bardzo mocno i rozmawiałyśmy o tych granicach, że granica, którą stworzyłaś w swojej głowie, jest tylko w twojej głowie, dopóki jej nie wypowiesz na głos. Często my mamy tak, że opowiadamy sobie w głowie o swoich granicach, a potem ktoś na przykład tą granicę przekracza. Często to jest właśnie nasza najbliższa osoba, tylko że ona nie wie, że ty tą granicę wyznaczyłaś, bo jej nawet nie powiedziałaś, tak? Że jeśli, dlatego chciałabym tutaj dziewczyny powiedzieć, mówcie o swoich granicach. Jeśli stworzyłaś jakąś granicę, od dzisiaj chcesz tak, to najpierw to wyraź, powiedz to na głos, bo inaczej to będzie tylko w twojej głowie, a w tobie będzie narastać taka frustracja, dlaczego on nie przestrzega moich granic, przecież ja ją postawiłam. No tak, ale tylko tutaj, tak? Mało tego, nawet jeśli ją wypowiedziałaś, to tą osobą, która ją przestrzega, jesteś ty.
Dokładnie. I to nie jest obowiązek innych osób pamiętać, co ty mówisz i na czym ci zależy. To jest twój obowiązek, to jest twój przywilej. I myślę też, że w kontekście granic w ogóle to się myśli często, że to jest mówienie nie na coś. Granice tymczasem to jest zapraszanie do bliskości. Umiejętne, piękne, świadome zapraszanie do bliskości. Tu jest moje nie. Tu jest moje nie. Tu jest moje nie, ale tu, w tej przestrzeni. Tu, ty i ja, to możemy być my. Bo w tym ja się zajmuję sobą. Tu ja ładuję baterie. Tu służę innym, ale tu, w tym miejscu, tu możemy być my. I wyznaczając swój rytuał, mówię, gdzie jest moje nie na innych, bo tu jest mój czas. Me time. Ja musiałam się tego też nauczyć i dosłownie w kalendarzu między 6:30 i 9:00 rano, tam jestem tylko ja i ja. To są 2,5 godziny moje. I ja w tym czasie robię wszystko to, co jest takie dla mnie wzmacniające. Medytuję, wydotykam się czasami. Ja nie robię tego codziennie, ale naprawdę czasami mam ochotę. I się wydotykam, czasami pouprawiam samą miłość, ale wtedy też tworzę, bo wtedy jestem najbardziej kreatywna. Tam wrzucam moje treści, ona po prostu, ja jej wypluwam, tak o. Dla mnie to jest są mój wieczory teraz, odkąd jestem teraz... kiedyś faktycznie to były poranki, ale teraz już jak wszyscy pójdą spać, ja już nawet no po prostu tak mam taką ciszę, spokój i to jest właśnie ten czas dla mnie. No i właśnie zaczynając od rytuału, właśnie od swojego rytuału i w tym czasie, w tej przestrzeni zmieścić właśnie to coś, co odrobinę przekroczy twoją granicę dyskomfortu, ale tak naprawdę przekroczysz własne ograniczenie tym samym, ale też będziesz się wtedy czuła na tyle komfortowo, że możesz to robić. I dla mnie, tak jak ty wspomniałaś, żebyś wtedy pobyła ze sobą. Ja też na początku po prostu byłam ze sobą, po prostu wyłączałam wszystkie dźwięki i słuchałam własnych myśli. Potem naprawdę zaciekawiałam się, jaki jest ten dotyk, w zasadzie to jaki on jest. Po prostu, no ja nie oceniałam, czy to jest przyjemne, czy ja mam teraz, nie wiem, dochodzić do nie wiadomo jakiej rozkoszy. Po prostu, jakie to jest, przyjemne, nieprzyjemne, intensywne, słabe. Ja tego też uczę na moich warsztatach grupowych kobiet, które prowadzę, bo one często nie wiedzą, jak uprawiać samomiłość. I od tych kroków zaczynamy właśnie. Od połączenia z swoim oddechem, od takich naprawdę delikatnego rodzaju takiego dotyku. Samej buzi na przykład, szyi, dekoltu, ja tylko tutaj na razie. Swoją skórę, my tak nie dotykamy jej, a przecież ona, no, można zobaczyć, tak, jaka ona jest pod palcami, tak? Jak ona się zmienia wraz z cyklem, jak ona się zmienia wraz z porami roku, jak ona się zmienia, gdy jesteś wyspana lub niewyspana, ona jest codziennie inna. Jeżeli się na to wyczulisz, to naprawdę to czuć. I kiedy właśnie już w tych rytuałach dochodzimy do punktu, czuję się komfortowo w tym, możemy pójść dalej. Ale naprawdę najważniejsze co, to trzeba wyznaczyć dla siebie ten rytuał i uczyć się siebie, uczyć się swojego ciała, bo nie ucząc się siebie i swojego ciała, co my mamy przekazać dalej? Ja bym nie potrafiła powiedzieć mojemu mężowi, wiesz, ja lubię na przykład, jak moje dwa palce są we mnie i nie tak jak mówisz o punkcie G, żeby robić takie coś, ja lubię takie kółeczka i ty też mi tak rób. I ja wiem, że za chwilę będę po prostu tryskać. I jasne, 10 razy z rzędu to się nie udaje, ale za 11 jest naprawdę zajebiście. Ale gdybym nie zrobiła tego kroku, że jestem bezbronna i głupia, to czego ja się nauczę? Ja to też sobie po prostu pozwolę. No, tak. Tak bardzo właśnie chciałam o tym powiedzieć, potem coś tam uciekło i teraz do mnie wróciło. Że my tak bardzo też jesteśmy nastawione na cel, czyli na orgazm. A często mam takie, no też może z własnego doświadczenia, nie wiem, czy to przekonanie, czy po prostu obserwacja, że w ogóle ta droga do orgazmu jest cudowna, bo orgazm często znaczy koniec zabawy. A ta droga, i tak właśnie chciałabym to powiedzieć, że nawet właśnie w tych staraniach o dziecko miejmy przyjemność z drogi, nie z tego właśnie celu, nie z tego orgazmu w trakcie współżycia, tylko właśnie z tej drogi do tego, czyli właśnie znowu nie robienia zakupów w trakcie seksu, czy że nie, albo bo mleko się skończyło w lodówce, tak, tylko właśnie ja jestem tutaj, bo nie mam
nastawionego celu na to, żeby doszło do wytrysku i właśnie do tego zapłodnienia, tylko ta droga jest właśnie tą moją przyjemnością i ja się otwieram się jak właśnie takie wrota na to, aby przyjąć do siebie właśnie to dziecko też, ale pomyśleć o tym właśnie tak bardziej głęboko, mistycznie, bo bardzo często mam takie wrażenie, że my cel, target do zrobienia, okej, okay, dobra, odhaczone, lecimy dalej. Tak, i jest bardzo łatwo się w tym zapętlić. Bardzo łatwo. Mi też się czasami zdarza, wciąż, jak się kochamy z moim mężem, albo jak kocham się sama ze sobą, a kiedy ten orgazm w końcu przyjdzie, wtedy już wiem, że okej, Wolter, zapętliłaś się trochę, krok wstecz. I to jest mega istotne, natomiast jest coś bardzo ciekawego, co powiedziałaś, a chciałabym się do tego odwołać, że orgazm właśnie kończy tę drogę. Nie. To nie jest tak, że orgazm kończy drogę. To jest przekonanie, które bierze się właśnie z takiego skojarzenia, że seks to jest erekcja, penetracja, ejakulacja, koniec. Jeżeli zdejmiemy presję orgazmu, który jest symptomem rozkoszy, ale rozkosz jest znacznie większa. Rozkosz zawiera w sobie orgazm, ale on nie musi tam być. Orgazmów są też różne rodzaje w ogóle, bo my skupiamy się na tych, które łączą się albo z ejakulacją. Uwaga, męski orgazm to nie jest wytrysk. Wytrysk jest ciut później orgazmu. I mężczyźni mogą nauczyć się oddzielać ten moment. I jeżeli nauczą się oddzielać ten moment, co bardzo polecam każdemu facetowi, naukę oddzielania ejakulacji od orgazmu, to wówczas mężczyźni mogą przechodzić orgazmy wielokrotne i nie ejakulować. Mogą ejakulować, kiedy chcą. I to jest super. Mogą nauczyć się orgazmów całocielesnych, sutkowych, z prostaty, przeróżnych, energetycznych. To jest do osiągnięcia dla każdego faceta. I my kobiety możemy się nauczyć na przykład ejakulować i ejakulować z orgazmem i mieć orgazmy i łechtaczkowe, i ze strefy G, i z szyjki macicy, i całocielesne, i energetyczne, i sutkowe, i analne. I one są naprawdę osiągalne. Są orgazmy porodowe przecież. Są. Oczywiście, że są. Właśnie, więc i to jest możliwe, ale jeżeli pojmujemy właśnie orgazm jako koniec, to trzeba tak się zastanowić, co ja w zasadzie że czym jest dla mnie seks? Co to jest seks? Bo powiem ci, jak ja myślę o seksie i o rozkoszy, to dla mnie w ogóle relacja jest grą wstępną. Niekończącą się ciągłą grą wstępną. Jak myślę o seksie, to dla mnie to jest akt pomiędzy jednym a drugim, który po prostu kumuluje się gdzieś tam w łóżku, czy innym miejscu w domu, czy w naturze, czy gdziekolwiek. To jest ciągłe. Jest taki piękny, jest taka piękna fraza, którą usłyszałam od Emily Blunt, zdaje się, i ona powiedziała, komunikacja to lubrykacja. Jonathan Decker, terapeuta par, mówi właśnie, że no, relacja sama w sobie jest grą wstępną. Ja zapożyczam to od niego i to jest piękne przeświadczenie. A orgazm jest takimi chwilowymi punktami zwieńczającymi to. Powtarzającymi się i w ogóle. One nie kończą właśnie. Kiedy my z moim mężem uczyliśmy się właśnie takiego lepszego korzystania z własnych ciał, to jakkolwiek te orgazmy przychodziły i mogłoby się wydawać, że wtedy to już można, nie wiem, wziąć prysznic i iść coś zjeść, to my zostawaliśmy w łóżku właśnie. I te pieszczoty nadal trwały. Moje ciało wciąż było mocno rozgrzane. Nawet jeśli on już skończył, ja jeszcze miałam 2 godziny zabawy. Więc to trzeba też pewnie przewartościować, że to nie jest tak, że to jest po zabawie. W przypadku kobiet szczególnie, gdzie im więcej orgazmów, tym więcej energii. No tak. Bo u mężczyzn ejakulacja powoduje wyrzut prolaktyny i to jest hormon, który powoduje potem, że tak. Nie chce mi się. Także to trzeba pewnie też na to zwrócić uwagę. Czyli właśnie praca nad też przekonaniami na temat samego jako takiego seksu. Praca z przekonaniami o tym właśnie, co, że właśnie droga, a nie do końca cel, nie skupianie się na celu, tak. Tylko na drodze. I takie otwarcie się po prostu, otwarcie swojego ciała
na tą rozkosz, na to, żeby się jej też uczyć, tak? No bo tak właśnie też super to powiedziałaś, że nie nauczę mojego mężczyzny, jak mnie doprowadzać do rozkoszy, dopóki sama tego nie poznam, tak? Nie poznam tego ciała. Kto jest odpowiedzialny za twoje ciało? Ty. Dokładnie. Nie on. Sama do odpowiedzialności się. My, no kobiety tak oczekujemy podświadomie od facetów, że oni będą wiedzieli, co robić. To jest trochę pokłosie patriarchatu i to jest przykre, ale de facto to my jesteśmy odpowiedzialne za nasze ciało i to my właśnie wyznaczamy granice i ponownie wyznaczanie granicy to jest zaproszenie o bliskości. Tak bym chciała, to jest moje nie, to nie wiem, to jest jakieś takie moje może, ale spróbujmy i będę wiedziała, czy to jest tak lub nie. I w tym kontekście to się tylko właśnie buduje. Buduje się tę bliskość, a ona generuje to, że czujemy się coraz swobodniej. Oj, piękny temat. Chciałabyś coś dodać? Albo może mnie o coś zapytać? Może coś ci przychodzi? Takiego właśnie, tak teraz czuję, że... Może wy macie jakieś pytania, bo kochane, zostało nam 10 minut, więc jeśli któraś z was miałaby właśnie pytanie, to jest... Jeśli ma jakieś pytania, no to bardzo śmiało właśnie. Tak. Bo ja bym jeszcze chciała bardzo pociągnąć tą rozmowę, tylko właśnie no teraz tak pięknie spuentowałyśmy. Całkowicie rozumiem. Ja czuję takie bardzo przyjemne, fajne rozluźnienie właśnie w moim ciałku i ono bardzo się cieszę, że tu jest. Ja myślę, że tak jakbym miała coś dodać, to jest właśnie takie, trzeba słuchać właśnie swojego ciała, ono nie jest głupie, ono ma sobie mądrość, ono ma sobie bardzo dużo mądrości i bardzo mnie niepokoi czasami, że się tak na nie patrzy, tak jako przeszkodę. Jako przeszkoda, ale wiesz co, tak też mi się wydaje, że jako taki obiekt, z którym trzeba walczyć. Właśnie, to też. Bo to ono też. Często niesłuchane robi nam no, pod górę, tak? Mm-hmm. Bo to właśnie to jest to, że jeśli my nie słuchamy swojego ciała, no to wtedy ono robi nam sygnały. A w jaki sposób nam daje sygnały? W sposób taki no, nieprzyjemny, tak? Nagle zaczyna coś nas boleć, nagle zaczynamy chorować, więc wtedy to już w ogóle mamy obiekt walki, choroba, obiekt walki, ból, tak? I za wszelką cenę chcemy z tym bólem wygrać, a wiadomo jak jest, bo im bardziej nie słuchamy ciała, tym bardziej ono boli, tym bardziej... Nie dochodzimy do orgazmów, albo nas boli w czasie stosunku, albo mamy bolesne miesiączki, czy inne takie. A de facto to ciało używa swojej poezji taką, jaką ma i nie powie naszymi ustami, że ej, zaniedbujesz mnie, tylko powie tak, jak potrafi, z symptomami. I może właśnie, jeżeli nie dochodzimy do orgazmu, to ja bym się spytała takiej kobiety, jeżeli ona ma taki problem, a gdzie nie pozwalasz sobie na przepływ w swoim życiu? Gdzie blokujesz się na to coś, co jest twoim najwyższym potencjałem w imię średniości i bezpieczeństwa. Bo orgazm ostatecznie, rozkosz fizyczna, to jest totalny brak kontroli. I my tak troszeczkę tego chcemy, ale żeby było jednak tak pod kontrolą te troszeczkę, nie? Żeby tak jednak tak nie za bardzo, nie? Dokładnie. Nie za bardzo tak do końca. I to jest, no i właśnie, to jest to takie warunkujemy sobie, nie? To chcę akurat, ale to, co jest takie przykre, to już tak nie bardzo. A co z tymi orgazmami u kobiety? Czy rzeczywiście powinno się dzielić na łachtaczkowe, pochwowe i tak dalej? Dużo czyta się, że to jest nieaktualne, bo na przykład Freud określał orgazm łachtaczkowy za dziecinny. O! Nie słyszałam tego. Po pierwsze, orgazm to jest reakcja fizjologiczna. W wyniku jakiejś stymulacji, w jakimś natężeniu i powtarzalności pojawia się orgazm, czyli coś bardzo intensywnego i bardzo przyjemnego. Kropka. Ale tak, wiele osób, które przechodzi różnego rodzaju orgazmy, doskonale je rozróżnia właśnie. Gdy doszłam do pierwszego orgazmu łachtaczkowego, to posłużę się moją historią, i z którego później budowałam sobie, powiedzmy, most do tego waginalnego, to jakby wrażenie początkowo nie było dla mnie inne, ale z czasem, gdy nauczyłam się też izolować grupy mięśni mojej pochwy, no to zauważyłam, że to są zupełnie inne odczucia. Jasne, nadal to jest orgazm, nadal to są skurcze i nadal są bardzo intensywne i bardzo przyjemne, ale ich takie energetyczne odczucie jest zupełnie inne. To, że Freud określił, że orgazm łachtaczkowy jest dziecinny,
Może to jest też fakt, że Freud tworzył w czasach, w których mizoginia była bardzo wysoka, a patriarchat po prostu był na najwyższym punkcie obecnie. I no, orgazmy też kobiece postrzegano jako chęć przeżywania orgazmów u kobiet w ogóle, postrzegano jeszcze wówczas jako objaw histerii. Także ja wiem, że to generalnie jest, że Freud tak uważał, ale nadal to zrobiło dużo krzywdy kobietom i nic dziwnego, że później kontrkultura lat 60. i 70. mówiła walić to wszystko, my będziemy się pieścić paluszkami i będzie bardzo fajnie. I orgazm maseczkowy znowu wrócił do łask. Są różne rodzaje, jeżeli sobie pozwolimy na to, żeby je właśnie się ich nauczyć, żeby naprawdę pobyć w nich i zobaczyć, jak się je odczuwa, bo one wszystkie niosą inne jakości. Łechtaczkowy jest jak taki sugar rush. On jest jak taka przystawka do głównego dania. Powiedziałabym, że one są bardzo szybkie, bardzo mocne, takie bardzo ciekawe też, ale ja bym je nazwała jako element gry wstęp najbardziej. Te pochwowe, czy ze strefy G, czy z łechtaczki i strefy G, bo mogą być mieszane z kolei, one dają takie poczucie poddania jednocześnie i takiej ogromnej potęgi, wyzwolenia też, co jest naprawdę bardzo piękne. Orgazmy z szyjki macicy, one jak nic innego tworzą takie połączenie z partnerem, kiedy on temu towarzyszy. Naprawdę, po prostu mam wrażenie, że wówczas ego się totalnie rozpływa. Jestem jednością ze wszechświatem na ten moment i jednocześnie jestem tylko ja w tym. I to jest bardzo piękne, naprawdę. Na moment wszystko po prostu nie żyje. Francuzi tak pięknie to nazywają, le petit mort. Orgazm nazywają le petit mort, mała śmierć. I pięknie to opisuje właśnie ten element. Orgazmy mogą być całocielesne, gdzie całe ciało drga po prostu. Całe ciało wytwarza tę całą energię i na moment tego po prostu nie ma. I można dojść do orgazmu całocielesnego poprzez medytację, przez wizualizację, można przez dotyk różnych części ciała. Ale całe ciało na to reaguje. Całe ciało na to reaguje. Są orgazmy jeszcze inne. Orgazmy analne, które są bardzo ciekawe, a one biorą się, myślę, jak z niczego innego, z takiego wymiaru zaufania, kompletnego poddania, jak nic innego. Myślę, że one naprawdę jak nic innego pokazują tę głębię zaufania właśnie. I one są takie zaskakujące i one są takie naprawdę bardzo, bardzo porywające. Mam wrażenie, że trwają krócej, to jest moje odczucie, ale one tak niesamowicie budują tę więź. Także jasne, orgazm to orgazm, jako reakcja fizjologiczna, ale są różne miejsca na ciele i przyjmowanie orgazmów z tych różnych miejsc na ciele, one mają inne jakości, one robią coś innego z energią. I to jest bardzo piękne. Ten porodowy też jest jak taka mała śmierć, jak takie wybranie właśnie się do świata dusz po duszę swojego dziecka. To ja to też tak mogę właśnie z własnego doświadczenia tak to określić. Czyli tak naprawdę ja na chwilę umieram, na tą małą chwilę, po to, żeby się wybrać po moje dziecko i z nim przyjść na świat zupełnie, o, aż mam ciarki i chce mi się płakać, bo to jest dla mnie bardzo wzruszające. Właśnie narodzić się na nowo, bo w tym porodowym orgazmie, w tej ekstazie porodowej, jakby naradzasz, tak? Rodzisz się też na nowo i zupełnie, zupełnie inna. Więc nie chcę tutaj klasyfikować, który lepszy, który gorszy, nie wszystkie, które opowiadałam, nie, to inne. Byłam, inne ale ten porodowy jest najlepszym, który miałam kiedykolwiek. Zazdroszczę ci. Bo mnie takie doświadczenie jeszcze nie spotkało, ale no, naprawdę z opisów też kobiet, które to przechodzą, i to jest, często się powtarza, to jest jedyne takie w całym życiu. Jedyne takie coś. Tak, tak, to prawda. I to ważne, to jest bardzo piękna właśnie cecha i myślę, że akurat w kontekście orgazmów porodowych jest niezwykle ważna. Jak nic innego orgazm porodowy pokazuje, że to nie orgazm był celem porodu. Tylko ciąża, wydanie na świat tego dziecka, on był wynikiem. On był takim bonusem. Taką na torcie po prostu tego całego doświadczenia.
I tak samo warto patrzeć właśnie na seks w ogóle. To nie orgazm jest celem. Jak się zdejmie właśnie tę presję celu orgazmu, one sobie przychodzą po prostu jak szalone. No. No tak, no tak, bo jak się skupiasz, im bardziej się skupiasz, im bardziej jesteś spięta, no gdzie ten orgazm, tak, no to wtedy no nie ma. Irytacja powoduje po prostu. No, Boże, to był jeden z ciekawszych live'ów, które kiedykolwiek poprowadziłam. Sabina, bardzo Ci dziękuję. Ja również. Mam nadzieję, że tutaj te dziewczyny, które będą oglądały powtórkę, dziewczyny albo mężczyźni, bo tutaj też widzę panów, zachęcam Was do tego, żeby pod nagraniem tego live'a zadawać pytania, jeśli będziecie oglądać, jakiekolwiek się pojawią, bo myślę, że my będziemy też jakby obserwować i odpowiadać. Zapraszamy Was na nasze profile do Sabiny po wiedzę na temat właśnie takiej miłości cielesnej, ale też nie tylko, właśnie takiego otwarcia się też na przyjmowanie tej przyjemności, kobiecą energię. Do mnie zapraszam na tematy właśnie takie macierzyństwa, bo ja właśnie tym się zajmuję i przygotowywaniem do porodów, ale też do tego zajścia w ciążę, tak? Bo to jest bardzo ważne, ale potem też o tym macierzyństwie, bo znowu seks, jakby mając dziecko, to też jest długa historia, która ciężko jest bardzo trudna, chociaż pamiętam, że chyba nigdy bardziej nie miałam ochoty na seks niż po porodzie. Mogłam sobie doczekać, kiedy minie te 6 tygodni. Pięknie. I to znaczy właśnie to połączenie z ciałem, że ono właśnie pokazało, że tak, mam ochotę na bliskość, tak, mam ochotę po prostu. Mam ochotę. I to tylko oznacza, że właśnie, że byłaś mega połączona ze swoim ciałem w momencie, kiedy już rodziłaś. Tak. Wiele kobiet po prostu przechodzi przez takie no, traumatyczne porody, a potem się zamykają na swoje ciało i w ogóle już nie chcą seksu. No tak. No też z takimi pracuję, bo a propos traumy porodowej, to też jest temat, którym się zajmuję. Więc to prawda, tutaj właśnie ta cielesność, otwarcie się na tą cielesność jest kluczem w ogóle, mam wrażenie, do takiego życia w pełni. I też jakby korzystaniem ze swojego ciała, ale nie wykorzystywaniem go. Właśnie, pięknie powiedziane. Tak. Nie nadużywajmy go, po prostu korzystajmy z jego zasobów, bo tu jest całe bogactwo. Ja wyszłam z położenia, gdzie nie miałam w ogóle kontaktu z moim ciałem i nie umiałam sprawić sobie przyjemności do czasu, kiedy lubię po prostu czerpać z tego potencjału, który w tym ciele jest, dawać sobie dużo rozkoszy, ile tylko mam ochotę, z różnych miejsc na ciele, czy z partnerem, czy sama, bo ta rozkosz buduje moje życie. To z rozkoszy biorą się ludzie. Ja na tym buduję mój biznes, moją relację. Na tej energii pięknie płyną moje przyjaźnie, moje procesy z kobietami, które przychodzą. One są po prostu pięknie wzbogacone. I czuję, że właśnie tyle energii, którą tworzę właśnie podczas rozkoszy fizycznej, to ta energia jest tym czymś, co do mnie potem wraca. I ja naprawdę bardzo zachęcam właśnie kobiety do tego, żeby jeśli nie używasz tej energii, żeby płodzić dzieci, to niech ona buduje ci życie. Piękne, super. No, ja zaczynałam od momentu poczucia winy, bo właśnie mówisz tak pięknie o samomiłości. Ja miałam jakby taki moment w życiu, gdzie nazwali to samogwałtem. Oj, Więc ja ja tak miałam. od tego momentu zaczynałam, a teraz no, przeżyłam właśnie rok temu, dokładnie rok temu, bo jutro mój synek kończy roczek. Właśnie ten orgazm właśnie w trakcie porodu, więc no to jest kłaniam się sobie i też każdej kobiecie, która otwiera się na swoją cielesność, bo też mam takie przekonanie, że w tych czasach, kiedy tak bardzo mówi się o rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, zapominamy o tym, że przecież my jesteśmy ciałami i że my po prostu jesteśmy zintegrowane. I gdyby dusza nie chciała doświadczać tego, co jest w ciele, jakiego potencjału ma nasze ciało, to ona by została w aniołkowie i by tam Oczywiście. sobie fruwała. A ona chce doświadczać tej przyjemności, które niesie ciało i tych doświadczeń, które może ciało dać, ale właśnie no, nasza w tym rola, żeby nie wykorzystywać ciała, tylko w pewnym sensie może właśnie mu służyć.
Właśnie, właśnie tak, bo ono służy nam. Pięknie, pięknie to powiedziałaś, naprawdę. Bardzo Ci Dziękuję, dziękuję. kochana. Mam nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy. Ja również. I tak, do zobaczenia w takim razie. Całuję wszystkie dziewczyny. Dziękuję, że byłyście z nami. I Dziękuję do również. następnego. Dziękuję bardzo. Pa. Do zobaczenia, do zobaczenia. Pa.